Cześć, siemanko. Witam Was ponownie na naszym kanale. Dzisiaj troszeczkę inne okoliczności, ponieważ jesteśmy na zewnątrz, jesteśmy pod siedzibą firmy Hillstage. Dziś odcinek specjalny, będzie bardzo wyjątkowy gość, a ja nie chcę przedłużać, bo jest bardzo zimno. Zapraszam Was do środka. Gość specjalny, czyli Adrian z firmy Mr. Cleaner. Jest to polski przedstawiciel firmy Carpro. Cześć wszystkim. Powiedz nam, Adrian, z czym do nas przyjechałeś i co dzisiaj nam zaprezentujesz? Przyjechałem z dwoma nowościami, prawdopodobnie pierwszymi sztukami w Europie tych produktów. Pierwszym produktem jest Release. Jest to produkt dwufunkcyjny. Po pierwsze jest to zabezpieczenie bardzo świeżej powłoki przed czynnikami zewnętrznymi oraz quick detailer, taki najprostszy quick detailer gotowy do użycia na bazie nanowosków. Drugim produktem jest Dark Side, czyli pierwszy dressing do opon dedykowany od firmy Carpro. Bardzo fajna konsystencja, bardzo fajna trwałość. No i przyjechaliśmy tutaj do Rafała, żeby dzisiaj te produkty przetestować. I produkt jest oczywiście ready to use, tak? Nie trzeba go rozcieńczać. Tak, oba produkty są gotowe do użycia. Czyli to też go różni od Perla. Tak, Perla mamy do rozcieńczania. W zależności od preferowanego efektu możemy go rozcieńczyć od 1 do 1, do 1 do 5. W tym przypadku mamy od razu aplikator z pompką i możemy ten produkt od razu bezpośrednio aplikować na opony. I efekt? Raczej połysk. Połysk taki delikatnie przechodzący satynem w zależności od rodzaju ogumienia, od marki, tak, opony. Super. No to nic, przejdziemy teraz do prezentacji takiej praktycznej. Chyba jest bajecznie prosty w aplikacji, co? Zdecydowanie. Mogę spróbować? Pewnie. Trzymaj. Chyba nie przesadzać z towarem, co? Trzy strzały i... Ładnie pachnie, bardzo ładnie pachnie. Bajka. Dotarcie to już w zasadzie formalność. Na pewno, Rafał, zauważyłeś pewną różnicę. Zauważyłem i nie ukrywam, że jest ona bardzo, bardzo przyjemna. Mam nadzieję, że będzie również i trwała, bo mianowicie rozmawiamy o... Atomizerze. Nowe atomizery do produktów, które nie są na rozpuszczalnikach z firmy Carpro. Jak wrażenia? No na ten moment super. Zobaczymy, jak się będzie spisywał przy dalszym użytkowaniu, bo to też jest istotne. Zakończyliśmy już pracę releasem. Produkt bajeczny, bardzo prosty w aplikacji. Ja już widzę kątem oka, że Adrian się trochę niecierpliwi. Bardzo chciałby przetestować i zaprezentować Wam ten nowy dressing, o którym mówiliśmy na samym początku. Także nie przedłużajmy i chodźmy do Adriana. Opona już wcześniej została przez Rafała przygotowana produktem Carpro Evitire. Została wyszczotkowana i spłukana. Mamy ją wstępnie wysuszoną i aplikujemy sobie Dark Side'a. Dwie pompki. Dosyć żelowa konsystencja. Ale nie na tyle żelowa, żeby utrudniała nam dotarcie do tych wszystkich rowków w oponie. Bardzo przyjemna aplikacja, bardzo fajny zapach, a efekt ocencie sami. To już koniec dzisiejszych prac nad naszym pięknym pomarańczowym BMW. Ja bardzo dziękuję Adrianowi za to, że do nas przyszedł, że zgodził się przedstawić Wam te nowe produkty, które swoją drogą są już do kupienia na mrcleaner.pl, więc wpadajcie. Jeszcze raz serdeczne dzięki. Dzięki za zaproszenie i mam nadzieję, do zobaczenia.